Witajcie moi drodzy, z tej strony wróżka Karina. Rozłożę dzisiaj kartę, zobaczymy co tam przyszłość nam niesie. Zapraszam na indywidualne czytania, horoskopy noworoczne, oczyszczanie energetyczne, odcinania karm rodowych, pokoleniowych z innych wcieleń. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Marzy mi się wciąż 10 tysięcy subskrybentów. Mam nadzieję, że to marzenie się spełni w 2022 roku i docenicie moją energię. Dobrze, więc zaczynamy. Zobaczymy, co tam mi przyjdzie do głowy. No, oczyszczamy energię z pomieszczenia. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać Polskę i świat w najbliższym czasie. Co Archaniołowie chcą przekazać przeze mnie, ludziom? Czego możemy się spodziewać? Dobrze. No i tutaj może najpierw poczucie z mapy, bo ja zawsze sobie lubię tak odczuć jeszcze tą mapkę. Nieraz są widzę przy mapkach, a nieraz właśnie przy rozkładaniu kart. No różnie to bywa z tym jasnym widzeniem i poczuciem. Dobrze, dajcie mi się chwileczkę skupić, zaraz powiem co tam widzę. Polska, najbliższy czas. Mocna energia. Coś zaczyna się dziać, coś się odpaliło. Teraz będzie akcja ten wschód. Dosyć szybko nawet energia, widzicie, z wahadłem kręci. Także coś tutaj zaczyna. Dobra, niech ja sobie zobaczę. Tutaj takie jakieś kłucie poczułam. Co to jest w tej miejscowości? Co za miejscowość? Siemia tycze? No nie wiem, tutaj w tym po prostu takim zagięciu. Jest tu, cześć? I to zagięcie. Takie coś zakuło, słuchajcie. Nie wiem, czego to dotyczy, odczucie, ale coś mnie zakuło. Na razie tylko to odczucie kłucia w tym miejscu. Dobrze, zobaczymy. Słuchajcie dalej. Może coś w kartach więcej zobaczę. Polska, 2022 rok. Co się wydarzy w najbliższym czasie? Nadchodzące wydarzenia, przekazy.
Co tu wychodzi? Słuchajcie. Jakaś dziwna. Sytuacja. Nie wiem, dlaczego mi się tak kojarzy, ale jakieś dziwne takie działania służb, ale takie, wiecie, jakby oni do końca nie byli pewni, czy w tym miejscu mają stać, czy te rozkazy są odpowiednie, co im ktoś coś każe. Taki jeden wielki rozgardiasz, jakiś mętlik, nie wiem, tak jakby ktoś coś źle do końca przemyślał, przeanalizował, jakieś takie strategie działania w ogóle bezsensowne, taka trochę ala... Nie wiem, jakieś takie to dziwne. Też coś się wydarzy, słuchajcie, z tymi zapikaniami. Bo jest jakieś oszustwo, ukryte dno. Tak jakby ktoś ludzi oszukał w tej sprawie. Trochę coś w najbliższych miesiącach z tym się wyda. To takie... wszystko takie nierozsądne widzę w tej wizji, w tych kartach. Czyli te rozmieszczenia tych słów są jakieś nierozsądne działania. I tak samo z tymi zapikaniami, coś jakby okazało się... tak jakby wszystko było takie bez sensu. I ludzie to dostrzegą, że zostali mało tego oszukani. Że może pochopnie podjęli jakąś decyzję. Ja to tak w kartach widzę. Na pewno się zapowiadają zmiany na arenie... światowej. I takie dziwne takie instalacje, słuchajcie, tych służb. Ja widzę, jakby ktoś takie nieprzemyślane decyzje w ogóle wydawał. Taka trochę jakby ala zabawa, wiecie, tymi służbami, ludźmi, nakręcanie się militarne. Taką dziwną sytuację w ogóle widzę. Nie wiem, dlaczego też mnie tutaj tak zakłuło w trójkącie. To nie, w takim jakby Polska, takim... No zobaczcie, może tak wam pokażę. Czyli tu jest ten pas wschodni i dokładnie tutaj... To jest to moje wahadełko, tu. Dokładnie tutaj jakby coś mnie w tym miejscu zakłuło. I czego to dotyczy? Nie mam pojęcia. Czy tam się coś zadzieje? Jak tutaj energia, mówię, w Polsce jest taka, mówię, na tej części mapie, czyli wschodniej, tak, części Polski, no to tutaj zaczyna energia przyspieszać, czyli coś zaczynają być jakieś działania, ale mówię, tutaj tak jakoś nie czuć tej energii kłującej czy coś, tylko bardziej właśnie w tym obszarze mnie kuje, czyli coś prawdopodobnie się zadzieje tu. W tym miejscu. Zobaczymy, co. Słuchajcie. Dobrze. Może jeszcze zobaczę kartę tutaj dla świata. Świat 2022, najbliższy czas. Jest ruch, słuchajcie, jest duży obrót spraw, nagle będzie się coś działo, czyli w obrót, nagle wszystko zaczęło się tak jakby ruszać, tak?
coś będzie, jakaś akcja, jakaś sytuacja. Dużo widzę działania, ruchu w energii na świecie. To jakby ktoś podpisał coś, wydał jakąś decyzję i tutaj zaczyna się coś odpalać, będzie się nakręcać to coraz bardziej na arenie światowej. Będziemy mieć teraz do czynienia właśnie z różnymi sytuacjami i takie to będzie takie przekręcanie wszystkiego. Nagły, mówię, zamęt. O, ja widzę zamęt, słowo mi się kojarzy. Światowy zamęt, tak. I dalej właśnie ten czwarty, albo to jest jakiś kraj, bo jest jakiś pomysł, a nagle coś, ktoś czwarty nie jest zadowolony. A wyciągnął rękę, żeby być tym wszystkim. Posłuchajcie sobie mojej wizji ostatniej. Dalej to się właśnie pokazuje w kartach. Z tą ceremonią, co ja tam film wystawiałam. Jest bardzo dużo, mówię, takiej narracji w telewizji będzie i na arenie światowej. Taki dużo jest złości, agresji, emocji. Słuchajcie, co jeden, co drugi kraj zrobi, jakie decyzje, jakie zmiany, ruchy, coś trzeba robić ze służbami, wojskami, jakie strategie. Jest jeden wielki zamęt, to będą jakieś testy po prostu na tych służbach, na ich zachowaniu. I naprawdę będą ci ludzie mieli pod górkę, bo to będą bardzo stresujące sytuacje. Takie, że no... No i będzie ani to fajne przeżyć, jakbym była na przykład w służbach i to takie... Joj. No stres dla tych ludzi po prostu, jednym słowem. Ktoś tam z góry coś nakazuje, bawi się tym wszystkim i... Wiadomo jak jest, tak. I to będzie na razie tak się działo. Nagle jakby to wszystko dostało przyspieszenia w kartach. Czyli jest jakiś dokument, tak, który został podpisany na arenie światowej. I jest nagły ruch koło tej sytuacji. I taki będzie to najbliższy czas. Zobaczymy jeszcze przekaz archanielski z kart. Co tu się wydarzy. Teraz będzie taka napięta sytuacja, sami będziecie świadkami tego. Dobra. Przekaz archanielski, co się wydarzy w najbliższym czasie w świecie, czego możemy się spodziewać. Archaniołowie, przekażcie mi. 2022 rok, najbliższy czas. No i tu mi się w kartach pokazuje właśnie karta zdrowia. Nie wiem, tak jakby coś się zmieniło z tymi zapikaniami. Widzę jakąś zmianę. Jakby nagły zwrot w ogóle akcji. To po pierwsze. Jest tutaj oczyszczenie tego, co negatywne. Duchowa ochrona. Głębokie emocjonalne uzdrowienie. Twoje serce jest gotowe do uzdrowienia i przyszłych doświadczeń, a ty jesteś gotowy poświęcić czas i energię na opiekę terapeutyczną, czyli będą zachodzić w moim świecie zmiany, które już chyba wszyscy na nie czekamy. I to mówię, będzie i na arenie tutaj militarnej,
I tak samo mówię, coś ze zdrowiem będzie związane. Jest odpalenie jakiejś ogólnie sytuacji teraz. Pamiętajcie o własnej wartości. Każdy z nas jest cennym klejnotem Boga i nieraz trzeba, powiedzieć nie, mieć swoje własne zdanie, dbać o swoją przestrzeń, o to, co wewnętrznie czujemy, tak? Czyli jak powinniśmy się zachować w danej sytuacji. Nie, że ktoś nam coś nakazuje. My powinniśmy się czuć w swoim życiu dobrze z sobą, rezonować z tym światem, tak? Być w takim otoczeniu, gdzie się czujemy fajnie. I pamiętajcie, że jak ktoś nam zaburza tą strefę takiego poczucia wewnętrznego komfortu, jakiejś stabilizacji w naszym życiu, to nasza ta wewnętrzna ochrona zaczyna pękać. Dlatego tak jest ważne dbać o to, co mamy i o to, co osiągliśmy. Bo każdy z nas dochodził do jakiejś dobrej pracy, do wykształcenia, do ukończenia jakichś szkół, zawodu. I pamiętajcie, że każdy z Was jest wartościowy i nie dajcie sobie coś wmówić poprzez zachodzące różne zmiany na świecie. O tym ludzie niech nie zapominają. Jeszcze tutaj, moi drodzy, zobaczymy z run, bo tutaj zawsze są fajne przekazy energetyczne. Oj, wyspałam się to jeszcze raz. Energia dla świata, przekaz od run. Już tutaj Wam mówię, więc ta runa jest to symbol światła. Siła i przebudzenie nadejdą wkrótce. Nadzieja, dar przekazany każdemu, kto prawdzie tutaj zaufa i który prawdę poszukuje. Szczęście niespodziewanie odnalezione. Pozytywne zakończenie kłopotów. Wielka odmiana losu. Czyli no będą te zmiany, słuchajcie. Nie będzie to prosto wszystko połapać, zaakceptować, to na pewno. Będą i dobre zmiany, ale też i takie, które mówię, zrobią duży zamęt światowy i zanim ta energia, wszystko to się wyrówna, to troszeczkę potrwa. I to przed nami właśnie. Ale nadzieja jest z run także. Gdzieś tam w przyszłości to doprowadzi do jakiejś sytuacji, gdzie coś się zakończy negatywnego. I to jest ta właśnie nadzieja i przekaz archanielski. Mam nadzieję, że tak będzie, że wszystko się uspokoi na świecie, że będziemy sobie żyć jak dawniej i będzie dobrze. Bo niby tu się tak, wiecie, nieraz człowiek narzeka, że jestem zmęczony, idę do pracy i tak dalej. No ale tak naprawdę, jeżeli mówię, godne by były zarobki, każdy wyszedł do pracy, później się cieszył rodziną, tym co ma, tak, byłoby go stać na to, co chce, miał takie, nawet gdzieś pojechać na jakąś wycieczkę czy coś, dobrze się zabawić czasem, tak. Więc myślę, że tutaj każdy by miał tą satysfakcję, ale jeżeli jakiś schemat u nas w tym życiu jest zaburzony, czyli mamy problem ze znalezieniem pracy, mało nam płacą, nie jesteśmy się w stanie utrzymać, narastające problemy, to właśnie doprowadza do frustracji każdego z nas. I ja mówię, po prostu, żebyśmy wrócili do normalności, żeby każdy żył sobie tak, jak po prostu spokojnie, jednym słowem, żeby był zadowolony z swojego życia. I oby tak było, obyśmy doczekali takich zmian. Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia.